Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasia Rybna was serdecznie w kolejnym odcinku Zrasta. Jesteśmy sobie w naszej pięknej bazie bez dachu. Moi drodzy, dzisiaj znowu będziemy rajdować. Właśnie się na to szykuję, muszę przerobić sobie tutaj troszkę rzeczy. Stworzyłem już schowki. I tu są wszystkie nasze rzeczy związane z wybuchami. Na razie będziemy rajdować oczywiście dalej satchelami, bo nie umiem rakiet, ani nie mam stołu trzeciego poziomu. Eksplozywców się nauczyłem, ale to tak na przyszłość już. Amunicji wybuchowej też. No ale nie mogę jej tworzyć, ani nie mam broni, z której mogę z niej strzelać, więc zostają nam C4 do używania na ten moment i satchele. Nie mam lin, więc muszę przerobić sobie zestawy do szycia, żeby porobić satcheliki. Tak więc ruszymy się teraz do miasta. Kośnik Town. Zium. Lecimy. No i tutaj mamy... gdzieś to mamy, gdzie to mamy? Tutaj przerabiarki. O, proszę bardzo, razem z krzesełkami. Przerabiamy. Widzę, że ktoś sprzedaje Semika za 50 skrapa, więc od razu sobie to kupię. Przy okazji może też tego Thompsona. Chociaż nie, Thompsona nie będę robił, bo mamy te SMG, więc bez przesady. Dobra, jedziemy po Semika do obozu bandytów, bo to miasta widzę, że jeszcze muszę 8 minut poczekać, żeby się teleportować. Tak więc do dzieła. O cholera, moi drodzy. Nie dość, że znalazłem wykrywacz. Kręcę, to jeszcze recepturę. Ja się kręcę. Niedługo zaczniemy się bawić w te receptury, bo to może być coś dobrego, ale... Wykrywacza to nie wiedziałem, że da się tak łatwo znaleźć. Miałem iść bezpośrednio do obozu bandytów, ale jest tu tyle skrzynek i beczek, że... No nie mogę się oprzeć temu. O cholera, co to było? A, skill point. Jezus Maria. Dobra, dodajmy 5. punkcik w kopanie i na razie tyle. Będę wszystko dawał w kopanie, żeby zdobywać więcej po prostu rzeczy ze skałek. Oj, 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 biegnie nam tu jakiś skurczysyn. Dobra, leży. I powiem wam, że od teraz będę zbierał, no to też wezmę, będę zbierał te części Frankensteina, bo to można połączyć właśnie w mieście 3 części, głowa, tułów i nogi. I chyba mieć swojego takiego zombiaka przybocznego czy coś. Tak samo musimy się farmą zająć i tymi recepturami, które zdobywam. Bo to jest chyba dosyć istotna kwestia w tej grze, znaczy na tym serwerze. To wiecie co, od razu jak tak sobie biegam, to będę zbierał te jagódki, które tu są, tak samo tu są ziemniaczki jakieś. Próbuję pobawić się w tą farmę niebawem. Samochodu mi na pewno brakuje. Jak ten konik tam umarł, chociaż tym koniem i tak się jakoś ciężko jeździło. Może na dalsze odległości by było ok, ale tak po okolicy to mi się nie chciało. Musimy sobie zrobić samochód. Albo można nauczyć się wszystkiego po kolei ze stołu, tylko tam trzeba sporo skrapa, około 300 jak nie więcej. Albo po prostu sobie kupić w tym mieście bezpośrednio już części i się ich nauczyć, to jest też dobra opcja. Bo wtedy możemy nauczyć się dokładnie tego, czego chcemy. Czyli ja bym chciał na przykład kampera się nauczyć. Tylko jak widzicie, to są duże ilości skrapa, więc chyba lepiej samemu się tego nauczyć. Chociaż tutaj części trójki to kosztują dużo, bo są ze stołu trzeciego, to można kupić po prostu te po jednej sztuce, ale to i tak drogo wychodzi. Myślę, że bardziej się opłaca to odblokować w stole drugiego poziomu. Nie, no znowu... Zbieranie jajek, jak ja akurat jestem poza domem. Cholera. Muszę zawsze nosić w tym plecaku ten koszyk. No i dobra, jedna sztuka Semika. Proszę bardzo. Kupuję, nie da się dwóch rzeczy jakby na raz, ok. Jest Semik, wracamy do naszego domku. Weźmiemy amunicję wybuchową. Mamy 10 satcheli, 3 C4. Powinno starczyć, co? Na jeszcze jedną taką easy raid bazy. Widzę, że przez noc sporo mi się... tego drewna przepaliło w piecykach. Mamy już 15 tysięcy węgla, więc to jest dobra opcja zbierać kamień, potem sprzedawać go w mieście właśnie za drewno w dużych ilościach i potem przepalać sobie w piecach po prostu. No a siarę niestety musimy po prostu zbierać ręcznie. Dobra, umiemy Semika, tworzę sobie teraz jednego, tylko tutaj przy stole lepiej, łatwiej będzie. I do tego latarkę, nie wiem czy ją muszę tworzyć, czy mamy gdzieś tutaj. Jedną pamiętam, że oddałem Soloszowi, a drugiej się nauczyłem. Dobra, to nie mamy. Czyli trzeba stworzyć latareczkę jeszcze. I celownik w sumie też. Dobra, buy right. No i kupujemy easy znowu. Zrobimy ze 3, może 5 takich easy i dopiero pójdziemy na coś lepszego, żeby się tutaj, wiecie, uzbroić. Dobra, kupione i zobaczmy, ile nam jeszcze zostało RP. 1353, no to elegancko chyba, co? Myślę, że elegancko. Gdzie jest ta baza tym razem? Tutaj, bliziutko, zobaczcie, jak miło. Zaznaczmy sobie na czerwono, czacha i lecimy. Mam nadzieję, że teraz wziąłem wszystko, co jest mi potrzebne. Są leki, są bandaże dodatkowo do tych strzykawek. To jest Jackhammer w ramach jakiegoś narzędzia. Amunicja z bronią. Śpiworek jest, to położymy sobie obok, drabiny w razie czego. Apteka, no i tutaj mamy wszystkie wybuchy. Zaczęli 10 C4 i trochę wybuchowej amunicji. Wybuchowa amunicja bardziej na te właśnie wieżyczki i szafę. Tego typu rzeczy. Dobra, śpiworek leży. Chodzimy tam, moi drodzy, mam trochę mało amunicji, ale nie, no powinno wystarczyć. Na pewno mam mniej tej wybuchowej, a jej się przyda dużo. Czy tutaj znowu ktoś będzie chronił tego wszystkiego, całego przybytku? Tak, jest, już słychać kogoś. Gdzie jesteś, przyjacielu? Jest i on. Dobra, jeszcze 2 zostało, moi drodzy. O, jeden to tu biegnie w ogóle. Jeden zabity. Dostał. O, cholera. Ty, napadnę zaraz, jak to tak będzie wyglądać. Zgaśmy tą latarkę. Użyjemy bandaża na spokojnie. On tu chyba nie podbiegnie jednej strzykawy do tego. Ale ten był mocny, bo ten jest z kałachem, więc trzeba się go pozbyć jak najszybciej. Chyba bez tego celownika będzie mi łatwiej, wiecie? Patrzymy. Uwaga. Jest. A, dobra, on był już tylko na strzała. No i to powinno być wszystko. Tutaj jakieś 2 pociski do pistoletu. 18 pocisków do pistoletu i ten był najlepszy. 21 do broni. No, powiedzmy, że jest ok. Co my tu mamy? Znowu drewniane drzwi. Co mnie trochę niepokoi, bo... Kurde, znowu saczela marnować, no ale dobra. Wlatujemy tak. Ta baza cała jest drewniana w ogóle, co jest? To można by to zrobić jakimś mołotowem. No dobra, już nie będę się w to bawił. Na następny raz może porobimy sobie mołotowy. Kuźwa, czy ja dobrze widzę? Tu jest framuga z patyków. Proszę cię, żebyś się podniósł teraz. Kurwa, nie podniósł się. To jest framuga z patyków. Jestem pewien, że to jest framuga z patyków, moi drodzy. Więc jak ja tu walnę teraz jedną wybuchową amunicją, no zmarnowałem saczela w takim razie, ale trudno, zobaczmy sobie. Dokładnie tak. A, to już życie, dobra, tu mamy 2. Co to jest? Dlaczego tu jest na ścianę założony kołodlok? What the fuck? Ouch. Bo tam są skrzyneczki, moi drodzy. Dobra, to spróbujmy tą wybuchową amunicją rozwalić to działko. Zobaczmy, ile zajdzie. Mam 13 w magazynku. No, zużyłem 13 i dalej stoi. Jestem ciekaw, bo tak to granatami zawsze waliłem. Ojojoj. Chyba się to nie opłaca, wiecie? Spróbuję zwykłą amunicją to dobić. Wtedy rozwaliłem to prawie samą amunicją zwykłą. Teraz padło. No powiem wam, że jest to dosyć skomplikowane, bo nade mną pewnie jest teraz działko. Jak to zrobić? Skoczę sobie tu. O, ho, 15 HP mi zostało. To powiem wam, że ciekawie. Dobra, trzeba to zrobić jakoś inaczej. Myślałem o tym, żeby szafę rozwalić, to wtedy działka przestałyby do nas strzelać, ale nie, to tak nie działa. Bo wczoraj rozwaliłem szafę, a działko dalej do nas waliło, więc... Albo tą budę całą trzeba spalić po prostu. Nie mam nic do podpalania niestety. Albo jakoś się dostać, nie wiem. Może tak? No to jest jakaś opcja, powiem wam, ale chyba nie tym. Lepiej to siekierką zrobić jakąś. Obawiam się tylko, że jak ja to rozwalę, to działko od razu we mnie strzeli. Ten shotgun trap oczywiście. O tym mówię, uwaga. Tyk. Dobra, nie strzeliło we mnie. A, bo tu jest półścianka. I on jest na tej półściance chyba postawiony. Tak, zobaczcie na górze. Dokładnie, tu są 2. Jeden i drugi. O, cholera. Mógłbym też rozwalić ten sufit, na którym stoi szafa. Ale to mi nic nie da, bo ja się muszę dostać do tych wszystkich. Chociaż w sumie może. Teraz się ciekawie zrobiło. Dobra, strzelało do mnie tylko to jedno działko, a to jakby nie było załadowane albo mnie nie widziało, więc warto, zanim to rozwalę, wskoczyć tu z tej strony. Zobaczyć, może w tym nie ma amunicji w ogóle. Patrzcie, temu zostało 19 HP, więc jak ja to rozwalę, to te działka już znikną. To ma 19, to ma 22. Wolałbym, żeby to działko nie rozwaliło tej podłogi. Dobra, ładuję amunicję wybuchową, to ma 19 HP, zobaczmy. 13, dobra. Oh shit. Okej. Leży. Niestety, ale rzuciłem im tam zaczela, więc może te dwa działka wybuchną jakoś? No powiem wam, że te shotgun trapy to jest naprawdę mocna sprawa. I z tego można łatwo obronić bazę. No działka niestety widzę, że stoją. Weźmy sobie nasze przedmioty i wymyślę coś innego w takim razie. Chociaż w sumie teraz to mnie te działka gówno obchodzą, zapomniałem o tym. Stawię sobie tę drabinę i po prostu tu wskoczę. Wow, gdzie tu jeszcze jest działko? O, zostawcie mnie. Ja pierdzielę, ile ich nasrało tych działek, nie wierzę. Kto to projektował? Gdzie tu jest to działko? Za tą skrzynią. Okej, już widzę. O. Będzie szkoda shotgun trapy. No nie wierzę w to. Ale to jest dziadostwo. Dobra, jeszcze jednego satchela rzucę w takim razie na szafę. No i wtedy szafa powinna się rozwalić. I skrzyneczka przy okazji też, tak więc hop. Hop. Dobra, jesteśmy pomiędzy, uwaga. Czekajcie, bo jak ta szafa obrywa, zobaczcie. To ty działa... Nie, dobra, rzucimy tu chyba. Czy zobaczymy, ile amunicją wybuchową i czy to mnie zrani. Nie rani mnie, ale te działka zaczną mnie widzieć, jak ja rozwalę tą szafę, więc to jest problematyczne. No, uwaga, trzeba to szybko zrobić. Teraz hop. O ja pierdzielę. Tak to jednak nie działa. O ja pierdzielę. Co jest? Dlaczego moja lodówka zmieniła skina? Na takiego? Nie mam pojęcia, ale okej. Niech będzie. Dobra, stwierdziłem, że położę sobie jeszcze zamiast tego śpiwora, to tutaj jeszcze z dwóch stron tej kuli śpiwory i myślę, że to będzie lepsza opcja, bo tutaj muszę czekać po prostu. Wiadomo, mogę z domu tam biec. Jest dosyć blisko, ale to i tak dłużej niż tu ze śpiworka. A myślę, że jeszcze zginę tu kilka razy. O! W środku mogę kłaść, ale zarąbiście. Bo szafy nie ma, no tak. Dobra, wszystko jasne. A czy... mi nie zniknie teraz ta baza? Jak szafę rozwaliłem? Czad, nie da się przewinąć. Cholera, nie wiem czy mi to nie zniknie. Kurczę. Zapomniałem o tych górnych i ja pierdzielę. Dobra, troszkę bardziej się przygotowałem, wziąłem więcej narzędzi. Zobaczcie, w ogóle kupiłem sobie przed moją przerwą odrasta skina do włóczni, jak był ten chiński rok czy coś takiego. I pierwszy raz będę na niego teraz patrzył, więc uwaga. O, w dupę. Ale zarąbiste. To jest pierwszy w ogóle skin do włóczni. W tej grze. Fajnie, lecimy. Ale najpierw może tym. Okej, to rozwalone, teraz siekierką. Bo to jest jedna z szybszych opcji, ale... cholera, nie dosięgam tam. No jednak nie jest szybszą opcją niż Dzida. Zobaczcie. To dwa uderzenia, jeden punkt zabiera. No to lepiej dzidą w takim razie. No i powinno się zostawić w takim stanie tą dzidę, wziąć kolejną, a z tamtej zrobić kamienną. Ale szczerze mówiąc, tu nie będę więcej chyba tak... chociaż kto wie. Może jeszcze przyda się ta dzida, więc zostawię. Dobra, uwaga. Pyk. Rozwalone. I co my tu mamy? Po pierwsze, w cholerę skrapa, siara i eksplozywsy. Opłacało się. Co to jest? Samozamykacz do drzwi. Zrzucik i łóżko. I liny. Pięknie. Dobra, no to już jesteśmy worth it, jak to się mówi. Ale fajnie ta flaga tutaj powiewa. Dobra, i spróbujemy się teraz dostać do tych czterech skrzyń, które tutaj są, bo to jest największy największy problem. O, stąd mogę dosięgnąć do skrzynek. Dobra. Tylko czy ja je potem zlutuję, to może być problem, ale spróbujemy. Dobra, spadłem tak, że... nie wiem jakim cudem działko mnie nie bije, ale udało mi się to rozwalić, zlutować. 200 amunicji wybuchowej i to nam pomoże. Tu mamy jeszcze M39, moja ukochana broń. Tego nie biorę. No i rewolwer w sumie można wziąć. Czy to da się rozwalić normalnie tak dzidą, żeby mi nie przeszkadzało za bardzo? Chociaż już i tak nie będzie przeszkadzać, ale wychodząc stąd obawiam się, że może być... O, udało się, dobra. No to rozwalmy tą skrzynkę do końca w takim razie. Au. Okej. Jednak to działko będzie przeszkadzać, tak jak wspomniałem. Kurde. Prawie mi się rozwaliły dzidy. Tak naprawdę już się rozwaliły, nie ma co nimi uderzać. A działko nie padło, więc powinienem albo z tego rozwalić. To trochę mi szkoda tej amunicji, nawet tutaj 200 mamy, tak? Ale i tak szkoda. A takie działko, które tak naprawdę blokuje nas tylko tutaj przed podniesieniem jednej skrzyneczki, no ale dobra. O, dobra, 3 strzały wystarczyły. Już możemy sobie to podnieść. Albo nie możemy, cholera. Jak się do tego dostać? No nie wierzę. Wow, ja pierdzielę. Zawało tutaj. Dobra, to robimy to jeszcze inaczej. Zrobiłem więcej dzid, bo miałem drewno. I rozwalamy po prostu podłogę, już mnie wkurzyła ta baza. Okej, poszło. Tymi dzidami jakoś nie chciało za bardzo iść. Zobaczmy, co jest tu. O! Wiecaki, leki. Dywanik, dobra, dywaniki zbieramy. A to co? Neonowy znak. O, fajny. Dziwi mnie jedno, że stąd mogłem normalnie wziąć przedmioty, a tutaj tak nie bardzo. Wow, kurwa, nie straszcie mnie już, no. Auć. Spróbujmy dostać się do tej skrzyneczki, tylko żebym ją w powietrzu... Co tu wypadło? A, nie mam miejsca. I mi się tworzą jeszcze dzidy. Dobra. Teraz plecak podniosę, bo gdzieś tam leży ta. I uwaga! Ostatnie uderzenie. Jest, mamy to. No tu nie było nic ciekawego. Ale okej. To weźmiemy. No i jeszcze jedna skrzyneczka została. Stąd spadamy. Uwaga. I teraz. Dobra. 4 rakiety, drabiny. No to mnie nie interesuje. A co to jest to? Hełm prewencji. Nie, to też nie. Jedzmy sobie jagódki. Jarzyny znaczy się. No i to tyle. Dobra, to te skrzyneczki nie były zbyt opłacalne, ale tamte i szafa jak najbardziej. Myślę, że worth it. Trzeba stąd teraz wyjść, żeby te działka nas nie rozstrzelały. O, patrzcie, nawet w takich zielonych skrzyneczkach. Tak sobie otworzyłem po prostu, a tutaj receptura, rozpakuj. Pięknie. Kurwa, nie wziąłem plecaka. Ja pierdzielę. Nie, dobra, olać już ten plecak. To on leży pod samymi tymi 2 działkami, już mi się nie chce kombinować. Mamy jeszcze jeden. Trudno. Dobra, tworzy mi się proch strzelniczy, odłóżmy tutaj rzeczy, które udało nam się zdobyć. Czekajcie, wiecie co, może to pójdzie od razu do plecaczka. Tu 117 materiałów wybuchowych, ja pierdzielę. Kolejne rakiety. Węgiel jeszcze został, dobra. 894 skrapa. Okej. Połóżmy sobie kolejny dywanik, ale ładny, proszę bardzo. I ten zrzut puścimy. Pyk. I... Voila. Dobra, co my tu mamy? Thompson, shotgun, amunicja wybuchowa, więcej ammo, skrapik. Pięknie. No i to mi się podoba. A w drzewku dodajemy do zbieractwa kolejny punkcik. Brakuje nam tylko 55 skrapa do stworzenia stołu 3 poziomu i będziemy mogli robić amunicję wybuchową, więc chyba to jest lepsza opcja niż sadzenie tego saczylami, co?